Polskę jedziemy, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Travel Fan w podróży odkrywa oblicze naszej polskiej ziemi. Nasza filmowa Polska w pigułce to urokliwe krajobrazy, cuda natury, ciekawostki o niesamowitej, burzliwej historii naszego kraju. Kultura, sztuka i architektura, ciekawi ludzie, kulinaria. Zapraszamy na interesujące filmowe opowieści od Bałtyku po gór szczyty. Od nadodżańskich mokradeł po wschodnie rubieże najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Polska to my? Zatem w Polskę jedziemy! Jolaj. Travel Fan Team. Witam kochani. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl W Polskę idziemy, w Polskę jedziemy. To jest taki tytuł roboczy objazdu po najciekawszych, no nie wiem czy najciekawszych, ale ogólnie w jakichś takich fajnych, klimatycznych miejscach województwa kujawsko-pomorskiego oraz ościennych. Także film będzie się tworzył przez jakiś czas, będziemy zdobywać materiał. Jak będzie fajny, uda się, przy okazji będziemy testować nowy sprzęt, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie fajnie i Wam się spodoba i nam się wszystkim spodoba, robiąc ten materiał, to mi się wydaje, że będzie fajny trip po okolicach właśnie Inowrocławia, południowych okolicach kujawsko-pomorskiego. Wjedziemy może do Wielkopolski w parę miejsc, no zobaczymy co nam tutaj trasa przyniesie. Także oglądajcie, śledźcie kanał travelfan.pl. Coś nowego, nie tylko poznacie mnie z dalekich wypraw na krańce świata, ale również zobaczycie co jest fajnego w okolicy. Pozdrawiam. Thank you.
Pamiętacie z historii albo ze słynnego serialu Korona Królów? Jesteśmy właśnie w miejscu słynnej bitwy pod Płowcami. Tutaj znajdują się słynne na całą Polskę najstarsze obiekty, które znajdują się na terenach naszych obecnych ziem. Mają one około 4000 lat przed naszą erą. Zostały stworzone, tak datuje je historia. Także osadnictwo megalityczne odbywało się tutaj na przestrzeni wielu tysiącleci. I tu właśnie jest kultura grobów lejkowych i właśnie tak prawdopodobnie wyglądają grobowce, które są porównywalne wiekiem z piramidami egipskimi. Także również na naszych terenach cywilizacja istniała, ludzie żyli, mieszkali, wierzyli, kochali się, walczyli i umierali. Tak, bardzo fajna, pozytywna energia bije z tego miejsca. Tam się właśnie rozszerza, tutaj się zwęża, czyli najprawdopodobniej było tam wejście od strony południowej. Chodźmy dalej, zobaczymy kolejny grób, jaki jest. Zakładamy, że pierwotną grupą haploidalną są Słowianie na tych ziemiach, czyli te ziemie są nam niejako należne od wieków, aczkolwiek ten język tak się zmienił, że trudno stwierdzić, czy ta mowa przez 4000 lat, czy byśmy w ogóle się z nimi dogadali, zrozumieli jakiekolwiek słowa, które być może zupełnie inne są brzmienie, inne znaczenie niż współcześnie. Thank you.
jedziemy po pobocznych drogach Europy. Zobaczymy, czy nam się uda dojechać do kolejnej atrakcji, jaką są następne megality, jeszcze większe, ponoć największe na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Teraz jesteśmy w miejscowości Hotel. Ciekawostką tej miejscowości jest to, że zapisane jest przez CH. Jesteśmy w Jestrzychowicach, w parku megalitycznym, przy grobach zwanych grobami gigantów. Co prawda gigantów tutaj nie odnaleziono, ale groby starszyzny. Ale skoro tutaj jesteśmy, chciałbym wykorzystać, sprawdzić, czy te megality mają jakąś bioenergię, czy mają moc. Oto mój przyjaciel, wojownik, kamerzysta, niech podejdzie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Spróbujemy sprawdzić, czy mają bioenergię. Widzicie, jak pięknie wahadełko się obraca. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli na pewno te kamienie przez te 4,5 tysiąca lat ustawione na osi południowy wschód, południowy zachód, właśnie na pewno jakąś mocą dysponują. Widzę, że przybyli tutaj turyści, zostawiają na pamiątkę groszaki. Ja też zostawię, może kiedyś tu wrócę. Miejsce jest naprawdę bardzo piękne, zwłaszcza dla fanów starożytności, którzy mogą tu właśnie wyczuć tą cudowną energię tych miejsc. Myślę, że warto tutaj wrócić, poddychać świeżym powietrzem, pokontemplować i poczuć tąże energię płynącą z tych starożytnych budowli. Thank you.
serii W Polskę jedziemy odkrywamy przed Wami oblicze naszego pięknego kraju. Polska w pigułce to rekomendowane przez nas najpiękniejsze miejsca, poznawana bogata kultura i historia oraz podziwiane wspaniałe krajobrazy. Polska to my. To filmy tworzone z pasją, interesująca narracja, towarzysząca filmowej oraz lektorskiej opowieści klimatyczna muzyka. Zapraszamy! Podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fans.